Witajcie w kolejnym odcinku mojego vloga Zero Waste po polsku. Dzisiaj chciałabym poruszyć temat związany z minimalizmem. I czy Zero Waster jest również minimalistą? A czy minimalista może być Zero Wasterem? Kilka lat temu zaczęłam pisać bloga Ograniczam się.com. Od tego zaczęła się moja przygoda z blogowaniem, również z minimalizmem, ale też z Zero Waste. Gdy zaczynałam pisać bloga, cel, który mi przyświecał, było zminimalizowanie liczby przedmiotów, którymi się otaczam. A w zasadzie tych przedmiotów, których nie używam, albo które uważam, że są mi już niepotrzebne. Wcześniej nie uważałam w ogóle, że to jest dla mnie problem. Ja po prostu miałam, gromadziłam, kupowałam coraz więcej. Uważałam, że skoro zarabiam powiedzmy dobre pieniądze, to muszę kupować dobre rzeczy. I nieważne, ile tych rzeczy posiadam, co chwilę będę posiadać coś nowego. I to było takie błędne koło, bo tak naprawdę obrosłam w bardzo dużą liczbę ubrań, bibelotów i zawsze było mi mało. I tak naprawdę potem miałam bardzo duży problem i zastanawiałam się, co zrobić z tymi rzeczami, których już nie używam. No bo wiadomo, jak kupiłam coś nowego, zmieniłam powiedzmy swoją kolekcję ubrań na nową, taką, która była na dany sezon, to co zrobić z tymi ubraniami, które teoretycznie już się w ten sezon nie wpisywały? Na szczęście trafiłam na ten ruch zwany minimalizmem. Przeczytałam kilka mądrych książek. To były książki, które otworzyły moje oczy na zupełnie nowy styl życia. Starałam się mieć jak najmniej, bo tak naprawdę te przedmioty, które posiadamy, nas bardzo obciążają. I w momencie, kiedy właśnie ja zrobiłam audyt każdego ze swoich pomieszczeń w domu, odczułam bardzo wielką ulgę, gdy tych przedmiotów, które uznałam za niepotrzebne, się pozbyłam. Natomiast w momencie, kiedy zaczęłam się pozbywać tych przedmiotów, zaczęłam się również zastanawiać nad tym, co się z nimi potem dzieje. Co się z nimi dzieje, kiedy na przykład lądują na śmietniku. Bardzo mi na tym zależało, żeby jednak te przedmioty, które są jeszcze zdatne do użycia, żeby sprawiły jeszcze komuś radość, żeby komuś jeszcze posłużyły. No ale teraz jeszcze wracając do tematu, czy minimalizm jest zero waste, albo czy zero waster może być minimalistą. Może najpierw pierwsze pytanie. Czy minimalizm jest zero waste? Według mnie jak najbardziej, ale nie zawsze. Dlaczego jak najbardziej? Dlatego, że minimalista już redukuje to, co posiada w swoim domu i odmawia, czyli jakby spełnia dwie pierwsze przesłanki z pięciu założeń zero waste, czyli refuse, odmawiaj i reduce, ograniczaj. Więc minimalista jest naprawdę na świetnej drodze do tego, żeby żyć zero waste. Natomiast wcale nie musi wykonać tych trzech pozostałych kroków, czyli reuse, recycle i rot. Minimalista może stwierdzić, że owszem, chce posiadać mało, ale te rzeczy, które okażą się jednorazowe, z łatwością się ich pozbędzie, wrzuci do kosza po to, żeby po prostu nadal mieć mało. Dlatego też uważam, że minimalista nie zawsze musi jakby zrobić te trzy kolejne kroki. I może oczywiście świadomie konsumować, ale niekoniecznie świadomie potem rozstawać się z tymi rzeczami, które uzna, że ma w nadmiarze. Natomiast jeżeli by pogłębić ten styl życia minimalistyczny i pójść właśnie te trzy kroki dalej, możemy osiągnąć pełnię szczęścia, dbania o środowisko, powiedzieć, że świadomie konsumujemy, że dbamy o zasoby, z których korzystamy. Czy zero waster może być minimalistą, albo czy każdy zero waster jest minimalistą? No i to jest właśnie trudne pytanie i trudny temat dla mnie, ponieważ zauważyłam, że odkąd żyję, czy staram się żyć w stylu zero waste, gromadzę więcej rzeczy, takich, które mi się w tym stylu życia przydają. I to są na przykład worki na zakupy, takie jak ten. Do nich pakuję warzywa, jak na przykład tutaj w tym worku mam cebulę czy owoce. Mam też taki specjalny worek na chleb. Więc zawsze jak idę na zakupy, zabieram ze sobą zestaw takich toreb na zakupy, których też mam wiele. I to jest właśnie kwestia mojego nieminimalistycznego podejścia do stanu posiadania,
ale w zasadzie to są rzeczy, które mi się na bieżąco bardzo często przydają. I uważam, że akurat czegoś takiego jak toreb na zakupy nigdy za wiele w zero waste'owym domu. Po drugie, zauważyłam już teraz, że gromadzę coś takiego jak bidony na wodę. Mam ich już kilka. Zaczynałam w zasadzie z jednym i to był taki bidon stalowy, ze stali nierdzewnej. I trzymam się tego, że ten ze stali nierdzewnej jest moim ulubionym i głównym bidonem. Jeżeli są wśród Was kawosze, to wiecie, że nigdy nie pomieszacie kawy z herbatą, jeżeli chodzi o dwa różne termosy, prawda? Więc ja staram się te dwie rzeczy również rozdzielać. Moje dzieci również mają swoje bidony na wodę. Wiecie, jak jesteśmy w podróży, to po prostu to się bardzo przydaje. Zamiast kupowania jednorazowej butelki plastikowej z dzióbkiem, mamy taką butelkę ze słomką i jest ona wielorazowa i się fajnie sprawdza. Że widzicie, gromadzę bidony. Być może dwa by mi wystarczyły, natomiast na razie tak naprawdę chyba to jest taka ekscytacja tym, że wreszcie mam z czego pić wodę i kawę na mieście. Wcześniej po prostu nie miałam żadnego pojemnika i korzystałam, wiecie z czego? Korzystałam na przykład z takiej zwykłej butelki. I tutaj właśnie chciałam Was przestrzec przed wydawaniem pieniędzy na zero waste'owe gadżety. Bo to, że kupicie sobie kilka bidonów i termosów na samym początku swojej przygody z zero waste, albo że będziecie sobie tłumaczyć, że nie możecie być zero waste, dopóki nie będziecie mieć tego idealnego termosu czy bidonu, nie zaprowadzi Was dalej na drodze do tego bardziej świadomego życia, do bardziej świadomej konsumpcji, do niemarnowania i nieśmiecenia. Bo tak naprawdę zwykła butelka po soku, czy akurat w tym przypadku po matę, może być świetną butelką na wodę, którą zabierzecie ze sobą do plecaka. Moja obserwacja jak na razie jest taka, że zero waste czasami zmusza nas do gromadzenia. Do gromadzenia woreczków na zakupy, do gromadzenia być może kilku bidonów, do gromadzenia słoiczków na zakupy bezodpadowe. Natomiast jest wiele tematów, w których zero waster jak najbardziej może być minimalistą. Jest to chociażby makijaż. Kiedyś używałam bardzo wielu rodzajów tuszów do rzęs i eyelinerów. Teraz mam w zasadzie tylko te dwa słoiczki. Tutaj jest mój eyeliner. Tutaj tusz do rzęs. Naturalny olej roślinny może być kosmetykiem służącym wielu celom. Może to być kosmetyk do demakijażu. Używam oleju do pielęgnacji ciała zamiast balsamu do ciała i używam oleju do produkcji kosmetyków takich jak mydła czy kremy do twarzy. Kawałek masła kakaowego może posłużyć jako balsam do ciała, ale też może posłużyć jako ochronna pomadka na zimę. I tak naprawdę życie zero waste nauczyło mnie bardzo dużej dyscypliny. Nie kupuję za dużo. Odmawiam darmowych ulotek, odmawiam próbek kosmetyków, odmawiam niechcianych prezentów. Redukuję to, co już posiadam cały czas. Używam ponownie rzeczy, które mam w domu. Albo wykorzystuję te z second handu czy z giftboxa, których już ktoś nie potrzebuje. Nauczyłam się kompostować. Myślę, że minimalizm i zero waste bardzo się ze sobą zazębiają i można być minimalistą zero wasterem albo zero wasterem, który zaczyna być minimalistą. Oczywiście można popaść właśnie w taki stan gromadzenia, ponieważ boimy się czegoś wyrzucić. Nie polecałabym tej ścieżki. Bo możemy zacząć obrastać niebezpiecznie w śmieci tak naprawdę, czyli w rzeczy, których nie potrzebujemy. Nie bójmy się wyrzucać tego albo oddawać dalej tego, czego już nie potrzebujemy. Można być minimalistą zero wasterem. Jeżeli już jesteście na drodze do minimalizmu, zachęcałabym do tego, żeby przyjrzeć się głębiej ideologii zero waste. Być może będzie ona dla Was dopełnieniem tego, co już dokonaliście. Co już zrobiliście ze swoim życiem. Jeżeli jesteś zero wasterem, zachęcałabym do tego, żeby nie bać się wyrzucać czy oddawać tych przedmiotów, których już nie potrzebujesz. Zrób ten krok w stronę minimalizmu i oczyść swoją przestrzeń. Także zachęcam do minimalizowania swojego stanu posiadania i do świadomego życia, świadomego konsumowania. A jeżeli macie jakiekolwiek pytania albo chcecie się podzielić uwagami na ten temat,
piszcie śmiało w komentarzach. I oczywiście dajcie suba. Pa!